Posłuchajcie tego dobrze, bratkowie. Jak biskupi i episkopat sami na siebie ukręcili bat. Wysłuchajcie najpierw, co mówi biskup, a potem skomentujemy to sobie. Odpowiednio na dzisiejszy czas, co nam zrobili ci gorszyciele? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. To jedne z najtwardszych słów Pana Jezusa, jakie znajdziemy w Ewangelii. Zbawiciel kieruje je do nas wszystkich, abyśmy nigdy dla nikogo nie stali się zgorszeniem, bo dla gorszycieli nie ma miejsca w Chrystusowej łodzi. Katechizm Kościoła katolickiego naucza, że zgorszenie to postawa lub zachowanie, które innych nakłania do popełnienia zła. Szczególnie ciężkie zgorszenie jest wtedy, gdy szerzą je ci dorośli, którzy zobowiązani są uczyć i wychowywać innych. I dalej katechizm wyjaśnia, że zgorszenie może być spowodowane nie tylko przez osoby indywidualne, ale także przez prawo lub instytucje, przez modę lub opinię publiczną. W ten sposób winni zgorszenia są ci, którzy ustanawiają prawa, którzy tworzą struktury społeczne prowadzące do degradacji obyczajów i rozkładu życia religijnego. Winni zgorszenia są także ci, którzy tak kształtują warunki społeczne, aby utrudniały czy też praktycznie uniemożliwiały życie chrześcijańskie, życie zgodne z przykazaniami. No właśnie, jak mówi biskup, dla gorszycieli nie ma miejsca w Chrystusowej łodzi. Katechizm Kościoła uczy, że szczególnie ciężkie zgorszenie jest wtedy, kiedy szerzą je ci dorośli, którzy zobowiązani są uczyć i wychowywać innych. Niestety, biskupi nie tylko nie uczą, ale i zmuszają nas do brania udziału w profanacjach, jakie dokonują się podczas ofiary mszy świętej. Podzielili wiernych na lepszych i gorszych. Ci, co klękają do komunii świętej, muszą patrzeć na tych, co stoją i przyjmują na łapę ciało pańskie. A potem, gdy cząstki ciała pańskiego lądują na posadzkę, muszą po nich deptać. Jest to zgorszenie dla katolika, który musi na to patrzeć. To wy, biskupi, zmusiliście ludzi do tego haniebnego czynu. I to bezprawnie, bo w Polsce jest zwyczaj i obyczaj tysiącletni przyjmowania Komunii Świętej przy balastach, a nie tak, jak wy chcecie. Ten zwyczaj jest zapisany w prawie kanonicznym, który wy łamiecie bezpodstawnie. Jest zapisany w Sejmie Królewskim w Parczewie jako prawo państwowe i kościelne w narodzie polskim. Dokonujecie przestępstwa za przestępstwem na tle liturgicznym i ciele pańskim. Jest zapisane ponad 540 razy w Piśmie Świętym następujące zdanie. Gdy tylko go ujrzeli, usłyszeli, padli na twarz, oddając mu pokłon. Wy nie wierzycie, że Chrystus przychodzi do nas w tej niepokalanej hostii, która staje się Jego ciałem i krwią podczas ofiary mszy świętej. Bezczelność nie ma granic. I dalej, zgorszenia są winni ci, którzy ustanawiają prawa, które doprowadzają do degradacji obyczajów i rozkładu życia religijnego. No właśnie, biskupie Bronakowski, doprowadziliście do degradacji obyczajów tysiącletnich w polskim kościele. Do tych obyczajów należy msza przedsoborowa. Nie wspomnę już o balaskach. Ustanowiliście prawa pod siebie zamiast ich strzec. A mówiła Matka Boża o tym w Osuchowej, że będziecie je zmieniać pod siebie. I co, nie jest tak? Te prawa nie prowadzą do jedności w Kościele, tylko tworzą podział nawet na mszę świętą. Stara msza święta, która ma 2000 lat, jest dziś gorsza od tej nowej. Jeśli człowiek, który chce
trzymać się tradycji zapisanej w Ewangelii i Kościele, kontynuując obyczaj tysiącletni zapisany w prawie kanonicznym, kontynuując postawę uniżenia, jest dziś przez was prześladowany, wręcz dyskryminowany. Przez waszą postawę już wielu ludzi odeszło od Kościoła, a przez ostatnie 2 lata odeszło połowę wiernych. Róbcie tak dalej, a kazania będziecie mówić do pustych ławek. Idźmy dalej. Katechizm Kościoła mówi: winni zgorszenia są także ci, którzy tak kształtują warunki społeczne, aby utrudniały czy też praktycznie uniemożliwiały życie chrześcijańskie, życie zgodne z przykazaniami. No właśnie, biskupie Bronakowski, biskupie Górzyński, przeorze Jasnej Góry i całej Episkopacie, tworzycie takie warunki, że święte obyczaje, które wywodzą się z tradycji Kościoła, uniemożliwiacie katolikom, chrześcijanom w praktykowaniu wiary katolickiej. A teraz uważajcie, biskupi. Sanktuaria w Polsce, które są związane z objawieniami Matki Bożej, są przez was okupowane, przerabiane na protestanckie. Popatrzcie, Giećwał, Jasna Góra, Osuchowa, Niepokalanów, Lichen i tak dalej można by wymieniać. Wszędzie tam pielgrzymowały grupy tradycji. Nigdy nie zabraniono w tych miejscach świętych odprawiać mszy po łacinie. Jeśli w kościele dziś są 2 ryty mszy, stary i nowy, to pytam się, jakim prawem zakazujecie mszę przedsoborową odprawiać kapłanom pielgrzymujących do tych miejsc świętych, maryjnych? Ja wam powiem, jak to jest. Żeby zniechęcić pielgrzymów i wiernych do przyjeżdżania do Matki Bożej, szatan przez swoje sługi biskupów wydał zakaz odprawiania w tych miejscach świętych zwanymi katedrami i sanktuariami na odprawianie mszy przedsoborowej. W taki sposób chcą przyłożyć swoją rękę do zrujnowania i zabicia tradycji w Kościele. Mszę świętą przedsoborową wyrzucili gdzieś na pobocze w krzaki. To, co zwie się tradycja dzisiejszych biskupów, parzy jak diabła święcona woda. Co na to arcybiskup Gorzyński, biskup Bronakowski? Dla nich zabronić mszę tradycyjną w miejscach objawień Matki Bożej to pikuś. W kościołach przedsoborowych nie mogą być 2 ołtarze, bo zaprzeczają tym samym jednej ofiarze mszy świętej. Tak mówi Kongregacja Nauki Wiary i Sakramentów w samym Rzymie. Mogą być budowane w posoborowych parafiach, ale nie w starych. Nie ma takiego zezwolenia z Rzymu na wstawianie stołu posoborowego do kościoła przedsoborowego. Jest to przestępstwo na prawie kościoła. Sami na siebie bat ukręciliście. Na samym początku to, co czyta biskup Bronakowski, czy rozumie w ogóle, co on czyta? A czy rozumie to, co zrobił w Osuchowej z miejscem objawień? Zniechęcił i utrudnił katolikom wiernym tradycji do pielgrzymowania w to miejsce. Jest to zgorszenie według katechizmu Kościoła. I tak spełniają się słowa Matki Bożej. Diabeł będzie stał na początku i na końcu Osuchowy, aby ludzie nie mogli tu dojechać, a szczególnie pielgrzymi tradycji. No i wykorzystał biskupa Bronakowskiego, tak samo tego z Giećwałdu, do tego dzieła. Niszczyciele świętych obyczajów i tradycji wywodzącej się z Ewangelii. Posłuchaj, arcybiskupie Górzyński i biskupie Bronakowski. Jak tak dalej pójdzie, to za niedługo będziecie oddawać cześć paczowanie. Czyta biskup Bronakowski nam o gorszycielach, a chyba nie rozumie, że czyta sam o sobie. To, czego dokonujecie, jest to zgorszenie dla malutkich, którym utrudniacie wyznawanie wiary w tradycyjnym rycie, jak i święci ojcowie i papieże.
zostawili nam w prawie kanonicznym do kontynuowania i przekazywania im innym pokoleniom. Niestety, wy przecięliście tę tradycję. No cóż, Pan Jezus powiedział, że przyjdą pośród was wilki w owczej skórze, najemnicy i złodzieje, którzy będą tylko niszczyć. Zgodnie z tym, co biskup Ronakowski czytał i czego się dopuścił i jego bracia najemnicy episkopalni, proponuję posłuchać dobrze słów Pana Jezusa i do nich się dostosować. Lepiej dla was będzie zawieszyć sobie kamień młyński u szyi. Pasterze, którzy pasą tylko z samych siebie, są jak sól zwietrzała, która nadaje się tylko na wyrzucenie i podeptanie. Jeszcze jedno. Setki moich znajomych mówi, że są tak zniechęceni jeżdżeniem po sanktuariach maryjnych tylko ze względu na uniemożliwianie im mszy przedsoborowej. I to ze względem katechizmu jest zgorszenie. Rzuciliście się na piętę Matki Bożej, na jej wierne dzieci tradycji świętej. I pamiętajcie, jeśli się nie nawrócicie, wszyscy zginiecie. A wy ludzie, nie zostawiajcie w tych miejscach ani grosza, bo dopuszczacie się grzechu wspierając tych, co zwą się niszczycielami tradycji świętej i Kościoła. Ciekawi mnie to, z czego zdadzą relację Jezusowi, gdy zapyta się ich, gdzie jest reszta moich owiec, która była wierna moim prawom i tradycji, jaką im przekazałem poprzez moich świętych. Drzewo, które nie przynosi owoców, zostanie wyrzucone do ognia. Ja wam dobrze radzę, biskupi. Przestańcie służyć masonom z episkopatu i zacznijcie słuchać bardziej Boga niż tych, co go nie słuchają. Bo tu się rozchodzi o życie wieczne, o wasze dusze i zbawienie. Krótko mówiąc, podsumowując, wszystkie sankcje są skierowane tylko w katolików, którzy kontynuują pobożność tradycyjną. Natomiast tolerowane są w tych parafiach i sanktuariach wszelkie ruchy zielonoświątkowe w oprawie katolickiej. Lanie z flagami po prezbiteriach, gitary, perkusje, skakanie po ławkach, koncerty na Jasnej Górze i inne zgorszenia. A napisane jest, biada światu z powodu zgorszeń. Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia, lecz biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie. Tak więc wszystko się toleruje, tylko niepobożność tradycyjną, a szczególnie w miejscach objawień maryjnych. Czujemy się wykluczeni z Kościoła przez biskupów, takich jak Bronakowski i ten tam z tego z Gierszwałdu, Górzyński. Natomiast heretycy i wszelkie maści ruchy protestanckie są tolerowane, a nawet promowane przez biskupów i proboszczów. Pytanie zachodzi, co wy z tym zrobicie w dobie masowych apostazji? Przemyślcie to. Niech wam Pan Bóg błogosławi, a Matka Boża prowadzi po drogach Syna, do Syna, po drogach Ewangelii i świętej tradycji. Cud, ale nie możemy liczyć na takie cuda, bo normalnie mówiąc po prostu, więc jest to możliwe, że ta komunia jako może przekazać jakikolwiek wirus teoretycznie, prawda? No, ale mimo tego myśli, że to jest Pan Jezus Chrystus. Pan Jezus Chrystus nie robi po każdej komunii jaki cud, że właściwie te przypadłości po prostu zmieni cudowne po prostu w takie nadprzypadłości, które zostaną tylko zwykle, prawda? To on postaciami chleba. I chleb może być, w postaci chleba, może po prostu nośnikiem po prostu każdego wirusa.